Szczęść Boże, w niedzielę 6 sierpnia w Święto Przemienienia Pańskiego. W drugiej połowie wakacji, kiedy trwają urlopy i wielu udaje się w góry, ta Ewangelia staje się im bliższa. Wejście na jakiś szczyt jest wysiłkiem, ale dojście do celu wynagradza trud. Widok sprawia radość. Bliskość nieba nastraja do rozmyśleń. W ogóle sama droga może być okazją do przetrwienia wielu spraw, na które nie ma czasu przy codziennych obowiązkach. Taki reset wiele rzeczy porządkuje. Nawet Ewangelia mówi, Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Zaprowadził ich, czyli wskazał drogę, ale każdy musiał pokonać ją samodzielnie. Ta wędrówka miała na celu ich wejście w siebie, żeby można było dokonać przemiany osobistej. Każdy z nas potrzebuje przemiany, bo w natłoku zajęć możemy się zapomnieć, kim jesteśmy. Widok Jezusa pełnego światła musiał być niesamowity, więc nie dziwię się Piotrowi, który mówi, dobrze, że tu jesteśmy. Niestety w takiej chwili jest pokusa, żeby zostać na zawsze, a przynajmniej jak najdłużej, by nie musieć wracać do normalnej, codziennej pracy. To nam pokazuje, że bliskość i osobiste spotkanie Jezusa przemienia nasze życie i dodaje Mu blasku. Może na co dzień nikt nas nie zauważa. Może i my sami o sobie myślimy, że nasza obecność na nikogo nie oddziaływuje. Najlepiej by było zniknąć i zaszyć się w jakiejś głuszy i być szczęśliwym. Tyle, że na tej górze, na której był Eliasz i Mojżesz obok Jezusa, przemawiał też Ojciec, który powiedział, słuchajcie. To było ostatnie słowo Boga, które wypowiedział o swoim Synu, że to, co On głosi, jest ważne i należy słuchać. Słowa Jezusa nie są słowami o niczym, ale są swoistego rodzaju drogowskazem. Zobaczmy, że Jezus zaprowadził uczniów na górę, bo był ich przewodnikiem. Jest nim także wtedy, gdy go nie widzimy. Jego słowo prowadzi nas właściwą drogą i do jedynego słusznego celu. Cały czas ku górze, ku wzrastaniu, zbliżając się do nieba. Dalej Jezus do uczniów powiedział, nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu. Jakby chciał powiedzieć, wytrzymajcie z tym wszystkim, rozmyślajcie, kontemplujcie. Wytrzymajcie ze sobą, z tym, co cię otacza. Nie próbujcie szukać odpowiedzi na to, co się właśnie wydarzyło. Bóg sam ich udzieli w stosownym czasie. Twoim zadaniem jest tylko stworzyć przestrzeń, by On mógł działać i mówić. Święty Anastazy z Synaju o przemienieniu Pańskim powiedział, On, Jezus, wcześniej przybrał naszą mizerną szatę cielesną. Dziś ubrał się w strój boski, a światłość otuliła go jak ukrycie. Nie stajemy przed cieślą z Nazaretu, którego sąsiedzi nie chcieli słuchać i nie mógł nic tam zdziałać. Stajemy przed Synem Bożym, umiłowanym Synem Ojca. Słuchając Go, zgadzamy się na dalsze działania, które wiążą się z wypełnianiem Jego woli, z kontemplowaniem Jego osoby, z naśladowaniem Go i wprowadzaniem w życie Jego rad. Każdy czas jest dobry na naszą przemianę. W końcu nasze życie jest tego warte, by każdy dzień miał swoją konkretną wartość. Patrząc na działalność Jezusa, na te 3 lata Jego misji, dostrzeżemy, że każdy człowiek doświadczył czegoś niebywałego, o ile miał otwarty umysł na działanie Jezusa. Prawie każdy odchodził ze spotkania jako inny człowiek. Zaczęło się od pasterzy i mędrców ze wschodu, którzy nawet inną drogą wracali do domu. Każdy doświadczający cudu zjawiał się przed Jezusem jako kaleka, jako trup, jako opętany, a wracał jako człowiek pełen życia. Więc to motto, które wielu powtarza, jestem jaki jestem i inny nie będę, jest porażką. Bo blokuje się coś, co nadaje życiu sens. Zamyka człowieka na nowość, na bogactwo przeżyć i doświadczeń. Antoine de Saint-Exupéry napisał, ci, co w nic się nie przemieniają, nie stają się sobą. Kim więc jesteśmy, jeśli nie dajemy się przemienić Jezusowi? Nie pora rozbijać namioty, ale czas ruszyć w drogę. W drogę, która ma być głoszeniem chwały Zbawiciela. Z Panem Bogiem.